Prorok Ozeasz w poetyckich słowach przekazał to, co Pan Bóg chciałby powiedzieć narodowi wybranemu. Miłość wasza podobna do chmur na świtaniu, albo do rosy, która prędko znika. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że rzeczywiście nasza miłość, nasze postępowanie, nasz sposób myślenia jest podobny do chmury o świtaniu. To znaczy, z pozoru te chmury są potężne, takie mocne, ale w momencie, kiedy przychodzą promienie słoneczne, to jakby wszystkie chmury się rozpierzchają, jak rosa, która szybko wysycha. Nasze dobre chęci są takie ulotne. Nasz sposób myślenia, postępowania, niedoprowadzania do finału wielu spraw jest tak bardzo pokazujący, jak bardzo jesteśmy słabi. Ale Pan Bóg dlatego i z tego powodu chce nas ciosać, chce nas kształtować, ponieważ On chce nadać nam formę, którą On zamierzył wobec nas. Kształt, który będzie kształtem, na podstawie którego my będziemy mogli zobaczyć, jak bardzo jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. I to jest taka piękna perspektywa. Dlatego w tym Wielkim Poście pozwólmy, żeby Pan nas ciosał, żeby Pan nas kształtował, żeby wydobywał najpiękniejszy kształt z treści naszego życia.